Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Agatki. Czy możliwe jest to, że Balora jest nawiedzonym animatronikiem przez matkę chłopców z FNAF 4, żonę Portplegaia, albo że została przez nią zabita, jak i córka przez Baby? Nigdzie prawdopodobnie w całym uniwersum FNAFa nie możemy się dopatrzeć żony Williama Aftona, więc moim zdaniem nie istnieje taka możliwość, że w Balorze była dusza żony Williama Aftona. Kolejne pytanie od Wojciecha. Jaki był sens stworzenia sprężynowych kostiumów, skoro i tak były one niebezpieczne? Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Blayfox oraz lektorkę. Ja też Cię również, pozdrawiam. Za czasów Freda Family Diner, na samym początku korzystania z tych kostiumów, nikt nie wiedział, jakie będą skutki korzystania z tych strojów. Dopiero później, kiedy doszło do kilku incydentów w związku z tym, zaprzestano używania sprężynowych animatroników jako kostiumy dla pracowników. Kolejne pytanie od Hubek. Czy możliwe, że dziecko z FNAF 4 to Shadow Freddy, ponieważ on umarł w Fredbearze? Ale nigdzie indziej nie jest pokazane, że ktoś umarł w Fredbearze. Do tego czasu dalej nie wiadomo, czy dziecko z FNAF 4 nawiedziło jakiegokolwiek animatronika. I moim zdaniem jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby dusza dziecka z FNAF 4 była właśnie Shadow Freddy. Bardziej przekonuje mnie teoria, że Shadow Freddy jest jednym z pracowników, którzy zginęli w sprężynowych kostiumach. Kolejne pytanie od Antymitka. Nie rozumiem teorii o tym, że FNAF 1 jest snem, bo w FNAF 2 mamy zepsute animatroniki, a one musiały się skądś wziąć. Mam teorię, że animatronik jest FNAF 1, to te zepsute z FNAF 2. Ale jeszcze pytanie, kto je zepsuł? FNAF 1 dzieje się dopiero po FNAF 2, a przed otworzeniem lokalizacji z FNAF 2 istniała jeszcze inna lokalizacja, gdzie istniała podstawowa czwórka animatroników i te animatroniki, które były w tej lokalizacji, znajdują się w FNAF 2 w postaci Wither animatroników, czyli z bardziej poniszczonych animatroników tej właśnie wcześniejszej pizzerii. Kolejne pytanie od Joy Mama. Dlaczego to je nas atakują i czy są nawiedzone? Tak, to animatroniki są nawiedzone. Moim zdaniem ogólnie w samym uniwersum FNAF-a było zamordowane 16 dzieci. O piątce dzieci jest mowa w gazetach we FNAF 1. Kolejny tym razem minigierce Go 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 jest pokazane kolejne 5 ofiar. I jeszcze później jest pokazane kolejne jeszcze 5 ofiar w minigierce Save Them. I prawdopodobnie te dusze dzieci nawiedzają to animatroniki. I jest jeszcze również jedno dziecko, które nawiedziło marynetkę. I była to pierwsza ofiara Williama Aftona. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wpadajcie na naszą grupę na Discordzie i widzimy się już w przyszłych materiałach, więc zatrzymajcie się i cześć!